Halo, halo! Z tej strony Pedes Ziaro. Witam was w piątym odcinku lekcji na moim kanale. Dziś wam pokażę, jak dodać otwierane elementy kabiny typu, nie wiem, szyba, dach, drzwi lewe, drzwi prawe. Naszym modem będzie zardzewiały Ursusik, którego mam na dysku już półtora roku dobre i którego właśnie sobie na LX będziemy robić, a później go wydam. A mianowicie jest to właśnie on. Przed jak wy dodajcie tam do swoich jakichś modów edycji, pamiętajcie, kopia zapasowa na początku, dopiero coś robimy. A to jest właśnie on i sobie teraz otworzę światło, żeby był właśnie jaśniej. Poprawiłem względem poprzedniego poradnika już przy nim skręcanie, zawracanie, rozpędzanie, hamowanie. Już te pierdy poprawiłem, które mnie wkurwiały i to kamerę zjebano, że nie mogę ruszać w ogóle, ale to nieważne, bo to dawno nie było grzebane. I tak, mamy pliki z odcinka do pobrania w opisie. Jest to tylko taka jedna linijeczka, a czy taki jeden plik z ciekawymi linijkami właśnie od animacji. Bardzo obszerny poradnik będzie, bo dużo ciekawych rzeczy i bardzo trudnych. Więc nawet zróbcie dwie kopie zapasowe, żeby później nie było. Ja nie będę tu wielce się kłócił, jak ktoś powie, że nie zrobił kopii zapasowej, a stracił moda jakiegoś tam sobie. Więc co? To tak, odpalamy naszą modyfikację. Więc ja sobie tu odpaliłem, mam ją w modyfikacjach, MyGames wrzucono już. I odpalamy sobie po lewej stronie pliki z odcinka Elekcja 5 Prezes Ziaro. Tak, chyba piątak, jak dobrze pamiętam. To jest właśnie ten plik. Ale nieważne. Mamy cały czas otwarty nasz folder i przechodzimy do pliku XML naszej modyfikacji. Umiem to cały standardowo Prezes Ziaro. Jest super fajnie i szukamy linijki takiej jak cylindere. Ja to sobie, patrzcie, tak, skopiuję. Kopiuj. Tu sobie w Ctrl F. Ctrl V i już mam linijkę całą cylindret znalezioną. No dobra, to teraz wszystkie linijki z moving to trzeba tu wrzucić do naszej modyfikacji, ale nie tak, że kopiujemy i wrzucamy, bo usuniemy nasze linijki od tu za tylniego. Po prostu musimy sobie zrobić tak zwane enterki, czyli oddzielić to. I tu możemy sobie wrzucić. Tak, moving to jest linijka zakończona na S, to jest cała linijka. I pierwsza linijka jest zawsze od tuza, czyli u mnie to jest indeks 0,3. Pod tym indeksem możemy zrobić parę enterków i sobie wkleić właśnie tą linijkę. Wklejamy sobie między tymi właśnie tutaj przerwami. Jest podpisane drzwi lewe. I kończy się na dach moving tool, coś takiego. To sobie właśnie można wkleić. Wklejamy. Ale to nie wszystko, bo na razie to jest ok. Ale jeszcze mamy moving parts, zostawimy sobie na później. Teraz musimy wrzucić wszystko z animacji do naszej modyfikacji, czyli umieszczę animację na sam dole, tak jak w innych modyfikacjach moich. Znaczy tych do 19. Są. Tu są animacje. I sobie po dosadnią animację, czyli to jest animation, to jest back. Robię sobie też parę enterków i sobie tu właśnie wrzucę wszystkie te animacje, czyli skopiuję sobie znów drzwi lewe i kończę na animacji od drzwi prawych. Kopiuj, wklej. No i dobra, na razie jest ok, nie zamykamy żadnych tych linijek. Możemy sobie linijkę naszą od modyfikacji zapisać, czyli Ctrl S. Ale to nie wszystko, przechodzimy znów do cylindrów, znaczy tam cylinder. I tak, w drzwiach lewych musimy wkleić indeks drzwi lewe, czyli naszej modyfikacji odpalonej i 3D. To jest ten indeks. Teraz patrzcie uważnie, nie będę tu wielce tłumaczył. Model, kabina, drzwi, lewe drzwi, ale nie ten pierwszy, bo tu mamy rotacje ustawione pod ukosem, tylko zawsze, o, ten. To mamy. I sobie, nie wiem, patrzymy się tu. Rotacja Y służy na otwieranie i to jest bez minusa, czyli pewnie jak ustawimy 90, to w sumie to już jest ok. No, jest nawet super, czyli rotacja Y służy od otwierania. Kopiujemy nasz indeks, widzicie tu na górze indeks patch. I w tym miejscu, gdzie jest indeks drzwi lewe, to całą linijkę, co tu wpisałem, zaznaczamy. Past, tak żeby między cudzysłowami linijka była. Teraz tak jak mówiłem, rotacja Y nam się otwiera do 90 stopni. Czyli to, jak dobrze pamiętam,
w rotacji minimum jest na minusie, czy jakbyś w kolejnych drzwiach tak będzie, to czyli tu trzeba rotacji max wpisać 90. W drzwiach prawych robimy to samo, czyli prawe drzwi, nie ten indeks z rotacją ustawiono, tylko ten czysty indeks. Nie indeks, tylko rotację. Indeks kopiujemy. Klejamy tak samo, czyli w prawe drzwi. I teraz patrzymy się na naszą rotację, czy się na minusie, czy na plusie się będzie otwierać. Jednak teraz jest na minusie i też będzie minus 90, teraz będzie minus 90 i będzie w rotacji minimum, czyli minus 90. OK. To tak, już drzwi mamy i powinno zadziałać tam bez żadnego problemu, ale zaraz zobaczymy. Teraz indeks szyby tył. Szyba tył, tak trzeba zrobić, żeby to nam się wszystko otwierało. Tylnia szyba i raczej suwadło jest oddzielnie, czyli suwadło nie będzie się otwierało tak z tą szybą, coś na tej zasadzie, co nie? Czyli suwadło nie jest dopisywane do szyby, tylko ten indeks, czyli ta tylnia szyba, tylko to. Kopiuj. W indeks szyba, może tu wklejamy. Past. I jeszcze szyba i dach u mnie mają animacje dodane do pisane do dodane. Takie, zaraz wam wytłumaczę co jak. I one się nazywają anim szyba i właśnie w tylnicy od animacji kazałem wam to wkleić, dlatego że one tu są nie drzwi lewe, tylko szyba. Widzicie, animacja na im szyba. Ja to wam później to linijkę zamienię na szyba i dach, bo mi się pomyliło coś. Szyba. I tu też indeks szyby wklejamy. Past. I w szybie tu ustawiamy sobie rotację, jak ma być otwierana. Czyli nie wiem, ja sobie to ustawię, zobaczę jak mi tylko wyjdzie. Nie będę tu przesadzał. Takie z 35, może z 30 sobie ustawię. O. Nie będę sobie przesadzał tu z szybą. Wiadomo, że niektórzy to otwierają po 70. Nie no, przesadziłem teraz, ale nie wiem, po takie 60, o, coś w tym stylu otwierają, bo chyba tyle w maksie się otwiera taką szybę. Ale ja sobie ustawię to na, nie wiem, dobra, 45. Rotacja X znaczy, pamiętajcie, rotacja X45, czyli to jest rotacja pierwsza. Start to jest 0, tu będzie w end rotacja 45. OK, to już też powinno się otwierać. I znów przechodzimy do cylinderet. Cylindry, tam wiecie jak to tłumaczy. Szybę mamy już zrobioną. Jeszcze dach. I tak na tej samej zasadzie dach robimy. Czyli dach. Dach, animacja. Dach, tak, animacja nie zajrza się do dachu, tylko sam dach, czyli to, ten model. Czyli tego dachu. Pamiętajcie, że jak jest dopisana już do dachu animacja w folderze dach, to nie robimy, nie zaznaczamy całego dachu z animacją, bo jak będziemy robić to, otwierać to, nam z animacją pójdzie. Więc folder dach bez animacji, tych podpórek, nóżek, czy jak to się nazywa, elementów. Index, patch, kopiujemy, kopiuj. I wklejamy w index dach, tak jak tu jest podane. Animacja nazywa się dach i lecimy do animacji naszych. Skrypt, animacje i tak. Animacja dach, indeks dach. I tu mamy właśnie wklejone. I teraz ustawiamy sobie rotację. Chyba to jest w tych odczuciach, to jest chyba 8. Jak dobrze pamiętam. To będzie, to jest akurat na minusie. Minus 8. Dobra. Rotacja x minus 8. Dach minus 8. Ale jeszcze jest indeks dach, animacja, element pierwszy. Niedopisane tu mam element pierwszy. Ale zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Sobie standardowo ustawiłem wartości od 16, startuje przy 16, kończy się na setce. To jest właśnie ta animacja, którą mówiłem, że się jej nie zaznacza, bo ona właśnie się musi otworzyć tak jak dach się otwiera, w tym samym momencie. I musimy ten indeks właśnie wkleić. Tu mam podpisane tak, indeks dach animacja element, czyli chodzi o ten element 1, ten element. Kopiuj. Indeks dach. Tu wklej. I tak, ja napisałem, przypisałem linijce tą linijkę. Czyli, znaczy, mam na myśli, to był ten indeks dach element, czyli mam na myśli ten element, że ten musi być ruchomy, ale możemy teraz przypisać nawet tą animację.
nawet z tym indeksem, mimo że tu jest napisane 16. Dlaczego? Sobie tu wkleję. I jak tu się zaczyna start z od 16, to tu musi być 16. Jeżeli element 1 zaczyna się od 0, to musi być od 0. Wtedy nam będzie prawidłowo wszystko ustawiało się. No dobra, to jak tutaj, zobaczcie, jak tutaj wklepię 100, to mi wejdzie strasznie w korpus w dach. Dlaczego? Bo to jest od 16 ustawione. Jak sobie tu ustawię 100, to teraz nie wchodzi tak bardzo, bo tak jak prawidłowo wchodzi, prawie. A jak sobie tu ustawię 0, a tu sobie ustawię 100, to jest tak samo. Widzicie, o co chodzi, ludzie? To jest tylko różnica tych linijek wszystkich. No dobra, no to tak, szyby, dach to jest raczej już dodane. Możemy sobie zapisać Ctrl S i to wyłączyć. To linijkę też możemy na razie wyłączyć, to wyłączyć. Usuwamy światełko, żeby nie było błędów od niego. I zapisujemy. Wychodzimy, wchodzimy. Odśwież, do gry wbijamy. Na pewno powinno wszystko prawidłowo działać, przecież dodaliśmy, tak jak napisałem w tych linijkach oraz całym tym pliku potrzebnym do odcinka, tak? Jeżeli macie jakiś problem, możecie pisać śmiało w opisie, w komentarzach lub lub do mnie jako prywatna wiadomość na Facebooku. Na pewno nie wszystkim pomogę, bo jak ktoś zrobi własne błędy i nie będę nawet wiedział, o co chodzi, to nie pomogę. No ale jeżeli będziecie robić błędy, które wytłumaczę na odcinku, to na pewno będę wiedział, o co chodzi, tak? Lub sami do tego dojdziecie. Dobra, lecimy szybko do sklepu. Kupujemy, znaczy najpierw to robię parę enteków, żeby błędy zobaczyć, nie ma błędów. Dodam tam, nie wiem, obciążniki przód. Kupuję, tak, enter. Wychodzę, 7 dni, dobra, super. I tak, na F1, na lewy klawisz myszy mam otwierane lewe drzwi. Super, drzwi działają. Na środkowe, jak przycisnę obydwa środkowe przyciski, mam co to mam? Jak wezmę do dołu, to mam szybę otwieraną. A jak wezmę w bok, to mam otwierany dach. I jak wezmę prawym przyciskiem myszy, to mam otwierane drzwi. No to fajnie. To już widzicie, można otwierać myszką cztery poszczególne rzeczy. W sumie to w 60 Mafia jest można 6 rzeczy otwierać w tej 60, ale nie będziemy teraz tu się rozbudowywać bardzo tego. Pokażę wam teraz, jak dodać tę animację właśnie tego dziadostwa, żeby to się otwierało tak jak chcemy. Czy bez zapisywania wychodzę. Zamknij to okno i znów wchodzimy w dokumenty, tam gdzie jest nasza modyfikacja. Ja standardowo tu robię wszystko. Prezziaro, czyli nasza linijka. I znów ten nieszczęsny cylinder trzeba znaleźć. Ctrl F, V, Enter. Mamy cylinder. Wchodzimy do pików z odcinka. Prezziaro. I teraz trzeba zrobić w linijce Moving Parts. Ja to linijkę raczej mam. Tak, mam tu. Zrobiono. I ona właśnie służy od tych ruchomych rzeczy typu, nie wiem, wspomaganie, czy układ sterowniczy, drążki i tak dalej. I w nim teraz zrobię, wam pokażę, jak dodać właśnie, żeby animacje tych drążków w dachu, żeby naśladowały się razem. No to tak, Moving Parts kończy się gdzieś tu, za wspomaganiem, przed linijką zakończona S, czyli koniec tej danej linijki całej. I sobie wszystko, nie szyby, tylko dach, wrzucę tam, kopiuj i sobie tu wkleję. Kleję. I teraz wchodzimy do naszej modyfikacji, czyli to jest 80. 8.1. Mamy. I szukamy właśnie teraz indeksu dach element 2 model. Czyli to jest gdzieś tak. Ciągnik, kabina, dach. I jest tak. Teraz indeks dach element 2, czyli indeks dach element 2 model. Tak? Model. Model, czy to jest ta linijka, pokażę wam co to jest. To jest właśnie to co nie chce się nam ruszać. Kopiujemy od tego cały ten indeks i sobie wklejamy między cudzysłowami w zakładkę linijce node. Teraz reference point, czyli to jest to samo co te drugie reference frame. Indeks dach element 1 ref, czyli to będzie w animacjach pewnie.
element 1, tak, zobaczcie, index dach anim element 1, index dach animacja element 1 i na końcu musi być jeszcze coś na ref, czyli to jest to, czyli to jest punkt zaczepienia tego dziadostwa. Te sobie linki od tego kopiuję i sobie tu trzeba między cudzysłowami wkleić bez żadnych spacji, oczywiście, tak, pamiętamy, nie robimy tu żadnych spacji i tak samo sobie tu wklejam. I tu jeszcze jest index dach element 2 model transform, czyli to jest ten element 2 model i ten jeszcze te dziadostwo kopiuję tu i sobie wklejam. Co prawda zobaczę jeszcze sobie w pliku, tak, to jest wszystko. Index dach element, to już jest wszystko, to mogę sobie wyłączyć. Zapisuję, wychodzę. Tu raczej też sobie mogę zapisać, chociaż nic nie robiłem, ale dobra, zapiszemy sobie. Do gry wbijamy. Kurwa, myślałem, że się nie nagrywa, patrz się, ale jednak nagrywa. I tak, od razu mówię, że w każdej modyfikacji będzie inaczej z tymi właśnie linijkami wszystko. Zresztą na takiej samej zasadzie, co nie? Musicie sami się bawić i kombinować, jak to wszystko dodać. Ja tu nie będę teraz do każdej modyfikacji dodawał, jak to zrobić, tak? Naglak ma inaczej w 60, koja też inaczej, smolniki też inaczej. W pustce wystarczy, że trochę damy tam animacji, nawet bez już tych moving partsów, tam no różne są metody na to. Ja wam pokazałem taką moją, jak to dodać. Teraz szybko kupujemy, bez niczego. Dobra, mam wziąłem. F1, tak, gotowy, nie ten. Zobaczcie. Co prawda, jeszcze coś omyka, co nie? Widzicie? Jeszcze omyka. Dlaczego? Wiecie dlaczego to omyka tak? Dziwnie. W sensie, że no, tak jakby to na takiej suwnicy to otwierane było. To się dzieje dlatego, że jeszcze tam w animacjach jest czas otwierania źle ustawiony, czyli chodzi o to. Już chwila. To sobie wezmę, wyłączę, bo już jest niepotrzebne. Dokumenty My Games, mody. Ultra 80, Preziaro. I w animacjach, to jest gdzieś tu, jest takie coś jak właśnie ten dach. To nie? Nie, no, dach. To trzeba to kopiujemy. Tu wklejamy. I tu trzeba pewnie ustawić 0.9. Tu 0.9. Minus 8. Minus 8, minus 8.4 i teraz powinno już prawidłowo to być zrobione, co nie? Zaraz zobaczymy. Chodzi o to właśnie, że ten czas jest za szybko to otwiera się i te animacje nie nadążają, ale to trzeba po prostu poszperać trochę tu czasu, skrócić, tam wydłużyć i będzie ok. Pamiętajcie, że w linijkach od Moving Tools też można ustawić czas i tam ani otwierania na przykład drzwi lewych, prawych, szyby i dachu. To nie tak, że one mają ustawiony czas. To po prostu trzeba posiedzieć, pobawić się. Wiecie, to nie jest tak, że już dodamy i wszystko działa prawidłowo. Przy takiej modyfikacji nie siedzi się dzień, dwa, dłuższy czas. Ja przypadku siedziałem rok, a przy 60 się do lutego, a mamy już prawie czerwiec. No mamy czerwiec, co nie? Dobra. Teraz zobaczymy. Widzicie? Już nawet lepiej na tym nadąża. To nie? Jak weźmiemy tak szybko, zrobimy. Widzicie? To nie widać nawet, żeby coś tam się przestawia, ale jak powoli zaczniemy, to jeszcze się coś cofa. Tam przeskakuje. Ale to wystarczy, że tylko panowie, no dziewczyna akurat, że ona chyba nie ogląda, nie programuje takich rzeczy, ale panowie, ustawiacie sobie po swojemu. Tak, żeby było wam wygodnie. Ja sobie teraz to potwieram. Właśnie te drzwi też chyba animacja otwierania będę musiał coś będę musiał dziadostwo, kurwa, jeden nie chcę do dołu, dobra. Będę musiał chyba sobie też coś wydłużyć. Nie, to do góry. Bo coś strasznie długo to mi się otwiera. No, to się mam. Do kolejnego odcinka. Cześć!